tego dnia w domu Roberta wszystko wywróciło się do góry nogami. Co to za dziwny hałas? To bitwa mamy i córki. Mam ciebie dosyć. Musisz wyglądać jak dziewczyna. Pokażę ci modny wygląd. O, a co to za piękność? Tymczasem awantura nabiera tempa. To głośny pokaz rodzinny. Hej, oddaj mi to. To moje. Otwórz rękę. Ups, awanturniczki zostały uderzone magiczną błyskawicą. Ale co się stało? Zamieniłyśmy się ciałami. Śpi, moja mała. To straszne. To może zdarzyć się tylko w koszmarze. Ale to wcale nie jest jak sen. Biedna Aleksandra. Teraz będzie musiała żyć w ciele Eli. Co? Co tu się dzieje? Ojejku! Dzień dobry, dziewczyny. Matko, co? Co to? Tatuś rusza na ratunek. Co? Dlaczego krzyczycie? My, no, zamieniłyśmy się ciałami. Wygląda na to, że Robert nie wierzy w magię. Przestańcie! Cicho! Czy zapomniałyście, co wydarzyło się wczoraj? Wszedłem, a wy leżałyście na podłodze. Zostałyście ciężko porażone prądem. Nawiasem mówiąc, prawie się połamałem, ciągnąc was do łóżek. No, czy to wszystko? Uspokoiłyście się już? Moje kochane! Coś jest nie tak? Dokładnie. Pachnący pocałunek nie jest dla wszystkich. To ja! Zobacz! Mamusiu! Jesteśmy spóźnione. Szybko! Nie, to nie to! Przygotowywanie się, gdy jesteś w obcym ciele, to podwójny problem. Wszystko w szafie Eli jest super kolorowe. Ale Aleksandra znalazła sposób. Co? Zabawne. Spójrz. Tak, te stroje nie pasują do wieku. O, to jest to. Świetnie wyszło. Czas na makijaż. Więc... ile blasku! To super przebranie! A makijaż mamy jest znacznie skromniejszy. Hej! Hej, dziewczyny! Świeży oddech ułatwia połączenie. Ale nie tym razem. Biedny Robert się poddaje. Jesteś spóźniona. Już czas na ciebie. Pa! Stój. Jestem tobą. A, no tak. Powodzenia. To fajne, że dorośli nie chodzą na studia. Ale mają pracę. Zdezorientowany tata potrzebuje pomocy. Nie. To wydaje się być niezłe. Oryginalnie, Elu. To fajny szalik, krawat. No. Próba numer dwa. Super! Słodka kokarda. Też nie? Nie jest zadowolony.
No to czas przejść do decydującej akcji. No i jak? No, genialnie! Mini krawat jest gotowy. Robercie, nie chodzi o ciebie. Jak radzi sobie Aleksandra? Wygląda na to, że na studiach nikt nie zauważył zamiany. Nawet zakochany Kujon. Ale czas, by ktoś się odświeżył. A ktoś pójdzie do odpowiedzi. 8, 2, 7. Wow, widzieliście to? Jest niesamowita. Nauczycielka też jest zachwycona. 100% sukces. Teraz to Ela jest kujonką. Jest z tego zadowolona. Dziękuję, jak miło. Co? Czy to żart? Nie wiem. Może zrobimy selfie? O nie, niezręczna sesja zdjęciowa. Usuń to szybko. I to tyle z kompromitującego materiału. Za to Ela próbuje zaprzyjaźnić się z odkurzaczem. Jak dotąd bez powodzenia. O nie, jest w pułapce powietrznej. Ach, jest wolna. Mamo, co to za śmieć? Co to za mina? Wyglądam jak przegryw. Wow, przestań krzyczeć. Co to? Jutro jest wybór do klubu pań i domu TikToka. To koniec. Co? Co się stało? Robert jest mistrzem pomysłowych rozwiązań. To jest cios. Jednak nie wszyscy są szczęśliwi. One muszą działać. Ela chce zrobić TikTokerkę z mamy. A jej matka spróbuje nauczyć ją gotować. To ciekawa zamiana wiedzy. Tak więc pierwszy test jest Aleksandry. Czy będzie mogła zostać gwiazdą domu TikToka? Wow! To poważna konkurencja taneczna. Nie! Następna. Powodzenia. To nie będzie łatwe. Ale Aleksandra na pewno sobie poradzi. Albo i nie. Jury tego jeszcze nie widziało. Nie, nie, starczy. Jest na liście tych, którzy chcieli, ale im się nie udało. Jaka szkoda. Pora na lunch. Co? Cóż. A, idź. Wow, mama wyjęła nóż. O nie! Nie! Nie krzycz. Przydały się jej talenty kulinarne. Trochę sosu i... Gotowe! Ona jest zaakceptowana. Teraz kolejna niespodziankę Eli. Dlaczego siadasz? Szybko, gotuj! Widziałyście to? Hej! Mówią, że pierwszy naleśnik jest grudkowaty. Więc Ela zrobi ciasto.
jury dokładnie zapisuje. Nie, nie, nie. Żadnych przepisów. Brakuje tylko truskawkowych ozdób. Nie. To bardzo ważny moment. Ręce! Ach, Ela nie została przyjęta do klubu pań. Ciekawe dlaczego. Nieoczekiwane. Podczas gdy wszyscy pocieszają uczestniczkę, prezes klubu pożera jej deser. O, przepraszam. Teraz wszystko jest w porządku. Jakub i Robert przygotowali niespodziankę. Dziewczyny miały trudny dzień. Zasłużyły na ucztę. Proszę, niech wszystko będzie tak, jak było wcześniej. Wygląda na to, że się udało. Mamusiu, moja córeczko. Co? Ale wygląda na to, że ta historia będzie miała męską kontynuację. Cóż, teraz kolej na chłopców.